Fejm, zasięgi i uznanie, lepiej zawróć. Przyznam się, że gdy przeczytałem tę dzisiejszą Ewangelię, to od razu pomyślałem, że Pan Bóg chyba daje mi odpowiedź na moje rozterki ostatniego czasu, bo patrzę na Kościół, patrzę na ludzi różnych w Kościele, co robią, i w internecie i nie tylko, w internecie. I tak sobie myślę, do czego to wszystko zmierza, czego my właściwie tak naprawdę szukamy i dlaczego się w tym jakoś nie odnajduje, w takiej drodze, jakiejś takiej nowej, która w kościele zaczyna się tworzyć, zwłaszcza w internecie, jakoś to wszystko jest takie dziwne i, i, i no właśnie, do czego to prowadzi? To dzisiejsze, dzisiejsze słowo z dzisiejszej Ewangelii pokazuje bardzo, że mamy szukać przede wszystkim Pana Boga, że mamy szukać Jego samego, że mamy szukać takiej drogi, która będzie prowadziła do Niego. Nie będzie tutaj na Ziemi może zawsze zrozumiała, może nie zawsze będzie jakaś wygodna, przestronna, ale ma prowadzić do Niego. Tą oczywiście drogą jest miłość, autentyczna miłość do Boga, do ludzi. Ale też szukanie prawdy, szukanie tego, co jest istotą, istotą relacji z Bogiem i przeżywanie tego na głębszym poziomie, nie tylko na jakimś płciźnie. Więc, kochani, zapraszam Was do tego, żeby w taki sposób szukać Pana Boga. Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje. Właśnie postawę modlitwy człowieka, który całą swoją ufność położył w Panu Bogu, nie wszedł w jakieś tam kulty innych bożków, ale wierzył w Boga Żywego i do tego Boga Żywego przychodzi i pokazuje list, który, którym jakiś zły człowiek, władca innego państwa chce najechać na, na Jerozolimę, ją zniszczyć, i Pan Bóg interweniuje. Taka wiara rzeczywiście Pana Boga porusza i taka wiara do Pana Boga prowadzi autentyczna, głęboka, nie zatrzymująca się na schematach, nie zatrzymująca się tylko na naszych wyobrażeniach, ale właśnie potrzeba cały czas takiego oczyszczania, żeby odnaleźć perłę, żeby odnaleźć największy skarb. To, co jest yy, największym skarbem, wymaga poszukiwania, wymaga odkrycia, ale też strzeżenia, więc strzeż w sobie taką prawdziwą wiarę. Nie zatrzymuj się tylko na emocjach, ale rzeczywiście szukaj w swoim życiu Pana Boga, szukaj autentycznie Jego obecności. Na ten dzisiejszy dzień, zwłaszcza wszystkim Ojcom nas oglądającym, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto, niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.